Hej, witajcie, z tej strony Azar i witam was na poziomie Sunny Beach autorstwa Syndro oraz Tomu Lusa. No, to był kolejny poziom, który był proponowany jako poziom na numer setny. No, wypadło, że będzie 101. I powiem od razu, ten poziom prezentuje się bardzo interesująco. Ciekaw jestem, a właśnie, zauważyłem wcześniej, że można wchodzić po tych palmach. Ale tutaj do tej niewidzialności nijak się nie dostanę. Tak mi się przynajmniej wydaje, chwilka. Tu się rozbieg. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, tylko na to drzewo. I tutaj niestety nie doskoczę. No dobra. Mam szalone liany. Do tej koronki też nie wiem, gdzie się dostać. To widzę palma, ale boję się na to wskakiwać. Zobaczmy tutaj. A, okej, okay, ładnie. Więc cóż. Teraz myślę, że zabiorę za jakieś po tym poziomie mniej ciekawsze custom levele. Wyjątkiem będzie Kafta 5, która będzie następna. O, jak ładnie wskoczyłem. Te platformy naprawdę są ładnie wyjęte z walki z Retailem. Możesz nie... Oh my goodness. I domyślam się, że na to wskoczyć nie mogę. Tak. Nadal nie wiem, zapomniałem zielonego pojęcia, jak tutaj dojść do tej koronki. Trudno. Oh my goodness. Naprawdę. I weź tu, człowieku, rozeznaj, co jest drabinką, a co nie jest. No trudno, mamy 6 żyć łącznie z zerowym. O, kurde! Teraz 5 żyć. I spokojnie. Teraz jak najbardziej w prawo. Otóż to. Ja mam punkt zapisu, nice. A pan sobie wisi, widzę. Co tu robi pudełko? Tak. Ha, ona dobra. Ta skrzynia spada jak stalaktyt w jaskinie. Sprytne, sprytne. Ale to jest ładnie wszystko zrobione. Oh my goodness. Mądre postawienie przeciwników. A na szczęście mogę się tu ładnie podleczyć. Słuchajcie. Fajny kameleon. Myślę, że na 119 poziom mogę spróbować. No, gdzie ty jesteś? Na 119 poziom mogę spróbować swój własny custom level zrobić. Może poproszę kogoś o współpracę. No, zobaczymy. Kiedy będzie to dla mnie dosyć nowe doświadczenie. Muszę patrzeć, co, na co można wchodzić, a na co nie. Tamten pieniążek chyba już przepadł do końca. Tu jest kolejny. Tu jest kolejny teleport, ale nie mam się do niego jak dostać. Widziałem cię. Chodź tu. Do tego też nie wiem, jak doskoczyć. To będzie jakiś długi katnip. No dobra. Wskoczmy na te platformy, które nie są. Kurde. Których tu nie pasuje za bardzo do tej całej wody. Tu strasznie głupi błąd. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Okej. Udało się. Kurde, kolejny kameleon. Najsik. Czy po was mogę wchodzić? Na ciebie mogę wejść, dobra. A, tu mamy punkt zapisu. O, nice, od razu je wezmę. Kamelon w klatce. Świetne wykorzystanie tych strzałek. Naprawdę. Teraz tak, czy ja mogę wejść do góry? Mogę wejść do góry. Weźmy najpierw to. Mam tylko jedną próbę. Ale się udało. I chyba nic więcej na mnie tam nie będzie czekać.
Ach, no dobra. Nie powinienem był tego robić. Oj, będę to na M-Play All Day leciał chyba. Nope. Oj, tak, na pewno. Przy takich błędach. Na dzień dobry, muszę tego kodu używać. I teraz pytanie, jak ja... Jakiego kurde to mam zebrać, tego catnipa? Tylko zakładam, że jakaś platforma będzie podjeżdżać. Dziwna, dobra. O, naprawdę! Oho, okej. A ten gostek akurat był dosyć łatwy do pokonania. Mamy więcej kul, to się na pewno przyda. I teraz czy ja dam radę wskoczyć? Tak, dam radę, dobra. Niektóre części drzew nie da się... na niektóre części drzew nie da się wejść. A na niektóre już można. Zakładam, że będzie tu dużo running clipowania. Dlatego będę musiał obskakiwać każde drzewo, jakie mogę. Może tu spróbuję stąd. Nope, tu się chyba nie da. No dobra. Dzień dobry. A, ładne platformy. Ja się ciebie chcę pozbyć na zaś. To było pudło. A to było trafienie. Nie chciałem ryzykować, że mnie zrzuci z platformy. Are you kidding me? Naprawdę teraz tam nie wskoczę? Naprawdę! Nie, ja to zrobię. Okej, da się. Tak głupi błąd. Jeszcze strzałkownica. Dankeschön. Dobra. Mogę lecieć dalej. Tu nic nie ma, żadnego wchodzenia. O, lubuję się tutaj w lianach, widzę. Po tym mogę wchodzić. Tu się nie dostanę. Okej, to ja spróbuję tą koronkę zebrać. Najsik. I teraz tu wskakujemy. Bardzo ładnie to jest zrobione. Podoba mi się. Auć. Muszę uważać. Zakładam, że teraz tu muszę wskoczyć. Okej. A skarby wskazują. Tutaj dzień dobry. O, najsik. Dobra, coś mi się udaje zdobywać. Tu jest jakaś platforma, ale się do niej nie dostanę. Dobra, najgorzniejszy przeciwnik, czyli kameleon, został zlikwidowany. Jeszcze wezmę dla świętego spokoju te dwie monetki, czy jedną. W sumie te spadające skrzynie to jest naprawdę mądrze to dodali. Trzeba uważać, gdzie się wskakuje. I teraz pytanie, czy tutaj coś jest? Nie wydaje mi się. Czekam teraz na platformę. O kurde, wiedziałem. Wiedziałem, że takie hamstwo będą robić. W sumie, jeżeli autorzy się znajdą tutaj gdzieś w sekcji komentarzy, możecie opowiedzieć co nieco. Odnym poziomion został wydany w 2012 roku, o ile dobrze pamiętam. Jak ja teraz mam przejść? Muszę takie drobne skoki do przodu. Coś takiego wykonywać. Okej, na szczęście to już się bałem, że straciłem możliwość wejścia nad tą palmę. Ajajaj. No już po tym pierścionku. Spadaj. Mam takie skakanie z wysepki na wysepkę.
bardzo ograniczone przestrzenie, ale fajnie to wygląda. A nie, mam was dość. I oczywiście, draj musiał przeżyć. Bardzo ładne rzeczy tutaj widzę pod spodem. Czy ja się tam mogę dostać jakoś? Nie wydaje mi się. Tu jakby coś było. Nie wiem, nie ma jakiegoś znaku, który mógłby dać nam znać, jak tam mamy wskoczyć. W sumie mogę spróbować. Nie, nic tu nie ma. No i tak, to wygląda groźnie. Mówił mi, że szedł do góry. Oho, widzę. A, one się zatrzymują. Okej, teraz skupienia. Najsik. Bardzo ładnie zrobione. Czy mogę wskoczyć wyżej? Niestety nie. Mogę sobie wyżej strzelić. Dynamitem się popiszmy. No się nie popisałem. I na to też można wskoczyć. Tutaj ułożenie skarbów bardzo pomaga w stwierdzeniu, co jest prawdziwą platformą, a co nie. Tutaj widzę coś po lewej stronie. O. Bo. Kurde. Dobra, już nie będę za tym lecieć. I teraz pytanie, czy ja sobie od drogę powrotu odciąłem? Na to wygląda. Jep. No trudno. Trochę kiepsko, że jak ktoś nie wskoczy, to się odpada. A może ja tam mogłem wrócić? Dobra, nieważne. Lecimy. Oj, mam 19 kul. Nice. Tam u góry chyba niczego nie było. I dzień dobry. Najsik. Tutaj coś jest? Czy ja na to mogę skoczyć? Może to są ukryte platformy? Kurde, o tym nie pomyślałem. Ale nie dam rady. Serio? Tam był katnip? Naprawdę? Kto umieszcza katnip w takim miejscu? Chamstwo straszliwe. Jest jeszcze ostry wycisk. Dobra, tu jest kolejny katnip. A może to nie był katnip, może to było coś innego. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj coś było. Chwilka, zakończę życie i tu wrócę. Okej, czyli tutaj jest coś ukrytego. Ale to zwaliłem. Czy może uda mi się wskoczyć? Aha, to było tylko do tej koronki pewnie. To i tak nie było warte tego całego zachodu. Ja rzucam. Piękny rzut. Piękny rzut. I mamy strzałkownicę. Kurde. O nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. To wygląda już źle. Ile ty obraniasz się? Ile on się obrani? I tu jest kolejny katnip. Zaczyna się robić gorąco. Ja naprawdę muszę teraz skakać z katnipem. Wy naprawdę chcecie, żeby mi się nie udało. Dobra, here goes nothing.
Oczywiście, nie wyszło mi. I nie wiem teraz, gdzie mam iść. No nie mam jak wrócić po prostu. Co tu się odgrywa w ogóle? Nie wiem jak dojść. Mam tylko jedną próbę. Jeżeli raz mnie zrzucą z tych przeklętych platform i muszę cały czas wracać całą drogę tutaj. To jest trochę tutaj kiepsko pomyślane. Dobra, to nie jest aż tak daleko. No w końcu. I to był oczywiście punkt zapisu. So annoying. A i... dobra. Tam była jeszcze jedna jakaś platforma chyba? Albo i nie? Już nieważne. Lecimy dalej. Nie podoba mi się ten fragment. Za każdym razem jak tam nic się nie wychodziło, to musiałem zakończyć życie. Aha. Jest proste. I przechodzimy dalej. Dobra. Może cię nie mogę uderzyć, a przynajmniej mogę cię podnieść. I teraz mam zejście na dół, dobra. Ja oczywiście nie zebrałem krzyżyka, dobra, chodź tu. Jak on wiedział? Jak on wiedział, dobra. To jest naprawdę dziwne. Co to my tu mamy? Teraz pytanie, co jest na dole? Na dole jest platforma. Ale nie chcę tam. O, mogę wrócić. Dobrze wiedzieć. A, okej, tu już nie mogę. Zwaliłem to. A coraz gorzej mi idzie. W tym poziomie. Tak, jak widać. Tu jest... o, tu jest teleport. To będzie z tej strony, prawda? Tak, widzę cię. No i dodatkowe skarby. Aha, trafiłem zupełnie gdzieś indziej. Dobra, weźmy tylko punkt zapisu. Wyczyśćmy tu. Dziękuję bardzo. I wróćmy. Aha, to jest tymczasowa platforma. Dobrze wiedzieć. A, uciekam. A, trzy. Czy to się da? A, tu się da wejść. Ale niestety z katnip jest. No, trudno. Do góry, do góry, do góry. Jeżeli nie wiadomo gdzie iść, to do góry. Widzę tam darmową koronkę. Widzę kolejną koronkę. Okej, okay, okej, okay, chyba nam się udało ten... tak powiem, sekret ogarnąć. Tam jest jeszcze więcej. Ale nie uda mi się wskoczyć. Wielka szkoda. Easy. Dobra, tutaj nie pomyślałem co... nie pomyślałem o tym, co tu można zrobić. No, powiem tak, niektóre elementy są trochę frustrujące w tym poziomie, ale generalnie jest ok. Teraz chcemy tutaj trafić, tak?
Easy. O, i tam było koronka, dobra. Czy ja mogę się wrócić? Mogę za chwilę spróbować? Nie, ale za chwilę się do tej koronki dostanę. Dobra. Tam się nie da wskoczyć. Okej, okay, nieważne, nie było tematu. No dobra, idziemy dalej. Ciekaw jestem, jak duży jest ten poziom. Uuu, paprotka, nice. I gdzie według was mam lecieć z tą paprotką? W lewo, w prawo? Bo tutaj nic nie ma. Chyba w lewo. A, I see. Teraz już wiem, jak tą koronkę głupią trzeba było zebrać. Okej, okay, udało się. Cały czas musiałem trzymać strzałkę w prawo. Nie do uwierzenia, dobra. Lecimy dalej. Czemu się przesuwają w lewo? Wyczuwam red tile'a. I tu jest punkt zapisu. Główny punkt zapisu. Fajne miejsce umieszczone i fajny niedźwiedź animowany. Czy ja słyszałem Kloa? Ja go słyszę. Ja go słyszę. Okej, okay, czyżby to była już walka z bossem? Oh my goodness, okej, okay, dam radę. Za dużo was. Oczywiście strzałkownice. Jak żeby inaczej. Też nie spodziewałem się ich z dwóch stron. Oh my goodness. Zbieram ich po prostu maksymalną ilość. Okej, tu jestem bezpieczny. Raz i dwa. Okej, mam jeszcze trochę HP. Easy. Idę, zgaduję, że tu muszę wejść. Dobra. Jest leczonko. Wow, co tu się ukrywa? Jak ja do tego mogę doskoczyć? Mogę, ale chyba trzeba jeszcze troszkę zaczekać. Jestem ciekaw, co tutaj będzie. Okej, okay, fajnie, ale ja chciałem jeszcze wrócić tutaj. I muszę wszystko od nowa. Ale spoko. To jest dosyć, wydaje się, proste. Dobra, i lecimy dalej. Dobra. To jest takie ostrożne skakanie po drzewach. Oh my goodness. Daję radę. Proszę bez strzałek. Nice, dobra. Chyba mi się zaczyna mi iść coraz lepiej, a ja tak bardzo chciałem zebrać ten pierścionek i udowodnić tego, że jednak nie idzie mi tak dobrze. Żem spadł. I mamy tam dużo platform jeszcze po prawej stronie. Myślę, że tu dam radę doskoczyć. Otóż to. O, flashbacki z poziomu 14. Dobra. O, to jest... Myślę, że to jest droga poboczna. Super. Co ja ominąłem znowu? Pełno skarbów. Wracamy się. 2, 3, 4. 2, 3. O, dobra. Przynajmniej zebrałem wszystko. I teraz mogę kierować się w prawą stronę, ale najpierw spróbuję do góry. Jak ja tu mam doskoczyć? Tu potrzeba katnipa. Jeżeli tak, to jest chamskie miejsce do... A nie, dobra, nieważne. A jednak tak, potrzeba katnipa.
No trudno. Czy ja potem mam skakać, co na mnie spadnie? My goodness, więcej was matka nie miała. Ale ładnie tutaj liany umieszczone. Pięknie to jest zrobione. Ja was dynamitem rozwalę. Poczekajcie. Piękne. Jeszcze ciebie. I zachodzimy z drugiej strony. Pięknie to jest zrobione. Wow. Jestem pełen podziwu, ale muszę przełożyć na chwilę to podziwianie, bo czeka na mnie jeszcze coś tutaj u góry, prawda? Easy. Tylko muszę tutaj trafić. Bez pośpiechu. Oh my goodness, to był katnip. Czy wy sobie jaja robicie? Ja nie wiem do czego. Nie wiem do czego ten katnip. I moja szansa spadnięcia w wodę wzrosła diametralnie i nie jestem w stanie nawet teraz doskoczyć. Gdzie ja do licha ciężkiego mam się kierować? Walić to. Ja tam chyba jeszcze coś pominąłem, więc będę musiał jeszcze raz wrócić. Nie lubię katnipów na tej mapie, to się przyznam. Są naprawdę nie, dla mnie nie oczywiste. Dosyć narzucone, że tak się wyraża. Nie wiesz, czy zebierzesz tego katnipa, czy nie. Tak znienacka go zbierasz. A nic tu chyba więcej nie ma. Okej, okay, I guess. Mamy wszystko. Tu jeszcze trochę skarbów. Bardzo mi miło. A i mamy platformkę. Dobra. Dziwne, słyszałem wcześniej tego reptila, ale teraz go nie ma. Sprawdzam jeszcze, czy te, na te drzewa nie da się wskoczyć. Na to się da. Pewnie będziemy się teraz wracać. Oh my goodness. Szybkie to to. I tak ustawione, żebym nie wiedział, co, jak tam wskoczyć, ale na szczęście udało mi się. Oh my goodness, tu była fontanna, naprawdę? To był... Wow. No i porządny w końcu, porządny okres z nietykalnością. Możecie teraz dawać strzałko w nicę. Oczywiście wpadłem. I zaczynam tutaj. Kurde, bo był w złym cycle. Myślałem, że to od razu zakręci na dół. A ja tu muszę od nowa wszystko. Jak ja nie lubię takich rzeczy. Dobrze, że przynajmniej nic nie strzela we mnie. To nie będę o tym narzekać przez kolejne 5 minut. No to nie jest takie złe. Oh my goodness, co one robią? Okay, chwilka, teraz w końcu widać, gdzie jest katnip, ty spadasz. A wy też będziecie spadać. O nie, nie, wy nie, wy nie. Pięknie to jest zrobione. Ta roślina jest jeszcze tutaj uwzględniona. Wspaniale to się komponuje. Zobaczmy, to wygląda na robotę dla katnipa. Szczerze? Jeszcze zobaczę, czy coś czeka na górę, że... Okej. Klaw czuje złoto. Przeklęty kameleon. No. Teraz się muszę podleczyć. I tutaj potrzeba, myślę, katnipa. Dobra. Tutaj na górze.
Dobra, to lecimy na Szczecin. Aha, tak, dokładnie. Wow. W końcu jakaś czaszka. Fajnie, bo gdybym trafił. Come on, została jeszcze jedna liana. Okej, chyba nic więcej nie czeka na mnie. Nawet gdybym chciał, to nie zdążył nic więcej wstukać. Dlatego będę lecieć na dół. Oh my goodness, znowu jakieś tłumy dzikie. O, to było genialnie. Widziałem, że tam jest ta beczka. Siem uratował. I wejdźmy najpierw na platformę, dopiero potem skaczmy po lianach. Ciekawe. Leczenie. Podejrzewam walkę z bossem niedługo. Albo jakieś dzikie strzałkownice, to też jest opcja. No dobra, to ja w takim razie biorę liany. I spadam do wody. Nic tu nie ma? Aha, okej, czyli ja powinienem najpierw pójść na liany, a potem dopiero na platformę. No dobra, skakujemy. Wow. I czaszka, i co? Który? Ach, teraz walka z bossem. Ciekawe jestem, jak zostanie przeprowadzona. A, nie, żadnego wstępu. Dobra, dobra, okej, czyli dlatego cię wcześniej słyszałem. I to jest o tyle trudniejsze, że ja... Jest, utknąłem tutaj. Utknąłem na dole. Nigdy nie... Nigdy nie widziałem, że on mówi po prostu przyzywam wiatr. Okej. Auć. Dobra, to był... Przestań... Było blisko. A, dobra, teraz jestem dużo bardziej przygotowany. I wiem, widzę, że teraz można tu wskakiwać. Ale mamy strzałkownicę. Niestety. Dobra, stosujemy protaktyki. Widzę, że po tej walce z bossem potem coś jeszcze więcej będzie. Nie trafisz mnie, auć. Dobra, trafiłeś. Ja za chwilkę zginę. Ale mnie zesnajpił. Dobra, jeszcze raz, no spokojnie. Nie wygląda to dobrze. Przestań rzucać i chodź tu. Auć, akurat wiedział, kiedy będę chciał próbować wskoczyć. Dobra. Come on, Red Tail. To ja chciałem wskoczyć. Auć. Dobra, leczę się. Leczę się podwójnie. To powinno wystarczyć. A, udało się. I oddaję teraz. Klej znaczy na samą górę. Jak ja teraz mam tam wskoczyć, chwilka? Czyli tego nie zbiorę. Jak ja mam to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to mam zrobić. Czy tu jest... A, bo tu jest platforma, okej. Dobra.
skupienie. To musi wejść w mój zasięg. Raz, dwa, trzy. Okej. Było blisko i udało się. Okej. No cóż, poziom naprawdę pięknie zrobiony. Wizualnie to było po prostu majstersztyk. Mogłem się przyczepić, że czasem troszkę za rzadko checkpointy, ale to pewnie wina mojego noobstwa niż autorów, którzy myślę, że wykonali całkiem dobrą robotę i cieszę się, że poleciliście mi ten poziom. Tak więc cóż, nie będę długo wiać bawełnę i następny poziom to będzie kafta, a potem zobaczymy. 119 poziom to może zacznę się bawić w tworzenie własnego customa, ale nic nie obiecuję. Trzymajcie się, do następnego razu i pa pa.